Piłkarska szatnia. Miejsce szczególne, wyjątkowe. W niej piłkarze spędzają znaczną część swojego życia. I właśnie i o życiu, i o sporcie, i o innych rzeczach będziemy rozmawiać z zawodnikami Olimpii Elbląg. Ja nazywam się Łukasz Wesołowski, a to jest Olimpijska Szatnia. Wyjaśnij mi historię tego wydarzenia. Byłeś zawodnikiem Chojniczanki. Myślałeś o odejściu, przedłużyłeś jednak kontrakt, po czym za chwilę Chojniczankę opuściłeś. Tak, dokładnie. Dostałem propozycję przedłużenia kontraktu w Chojnicach, tylko pod warunkiem takim, że zostanie trener Smułka. Okazało się, że trenera niestety nie było już w Chojniczance, przyszedł trener Nocą. I spędziłem 3 tygodnie kolejne w Chojnicach. No i gdzieś tam, powiedzmy, moja współpraca się rozchodziła z trenerem Noconiem i podjąłem taką decyzję, że po prostu chciałbym pograć i spróbować się gdzieś indziej. Aha, no właśnie, bo to mnie o tyle zastanawia, że w rozmowie, kiedy z Adamem Noconiem, zdradził mi, że właśnie lubi mieć w składzie taką typową, silną dziewiątkę, grającą dobrze plecami do rywala. No i stąd miałem takie właśnie zastanowienie, dlaczego akurat, czy jak w jakiś sposób nie podpasowałeś Adamowi Noconiowi, czy twoja charakterystyka twojej gry, czy o co dokładnie chodziło? Znaczy podejrzewam, że jeżeli chodzi o profil zawodnika, odpowiadałem jak najbardziej, tylko po prostu trener Nocen miał swoją jakąś tam wizję, jeżeli chodzi o zawodników, no i po prostu nie widział mnie w niej. No i, że tak powiem, ja nie będę znowu wracał do udowadniania wszystkim, że jednak mi to miejsce się należy, tylko po prostu stwierdziłem, że lepiej będzie gdzieś tam znaleźć miejsce dla siebie gdzie indziej. Na szczęście trafiłeś do Olimpii Elbląg. Tutaj kontynuujesz swoją znakomitą formę strzelecką. Ktoś chyba nawet wyliczył, że nie miałeś takiej serii od 7 lat. Ostatni raz chyba, kiedy byłeś w Arce Gdynia. Tam mogłeś się poszczycić taką formą, gdzie w 5 kolejnych spotkaniach strzelałeś bramkę. I nie wiem, czy wiesz, ale zostałeś rekordzistą klubu Olimpii Elbląg pod względem właśnie serii zdobywania bramek z każdym kolejnym meczem. Powiedz mi, chłopie, co ty jesz na śniadanie? Albo jaka jest tajemnica tej właśnie serii? Czy to jest może ta mityczna historia związana z tym wiekiem, najlepszym wiekiem dla napastnika? Masz 34 lata. Tak, tutaj śmiechem, żartem. Ogólnie urodził mi się syn 7 miesięcy temu. To gratulacje, gratulujemy. Dziękujemy, dziękuję bardzo. I tak, i to jest dla mnie taka dodatkowa mobilizacja, motywacja, żeby jeszcze w wieku tak jakby 34 lat zaistnieć, w sensie takim, żeby po prostu na sam koniec jeszcze pograć, udowodnić coś sobie przede wszystkim, no i czerpać z tego radość przede wszystkim. Wróćmy jeszcze może na chwilę do tego spodniego spotkania wygranego z Błękitnymi. Jak byś to skomentował? Wygrywacie, w zasadzie prowadzicie spotkanie na własnych warunkach, ale wdaje się nagle w wasze szyki jakieś takie rozluźnienie. Tracicie 2 bramki, 2 razy rywal jakby do was doskakuje, robi się niebezpiecznie. Jakby z czego to wynika? No właśnie, to jest taka nasza największa bolączka, że gdzieś tam, tak jak tu powiedziałeś, że po strzelonej bramce najważniejsze jest te 5-7 minut, cały czas trener nam wpaja, że albo będziemy mieć sytuację na 2-0, gdzie ja wtedy miałem taką sytuację, tylko mi piłka podskoczyła, ale od razu praktycznie po strzelonej bramce taką mieliśmy sytuację. Ale to akurat z tego co pamiętam, ta piłka jakby przemknęła między nogami obrońcy, mogłeś się tego nie spodziewać. Ale nie, no napastnik musi się spodziewać, aczkolwiek gdzieś tam podskoczyła mi ta piłka i no wyszło jak wyszło. I faktycznie tak mamy, że gdzieś tam jak kontrolujemy grę, w pewnym momencie, nie wiem, albo się cofamy, albo gdzieś tam takie typowe rozluźnienie i to jest naprawdę niepotrzebne i deprymujące dla nas i tak jakby sami sobie stwarzamy tak jakby problem i dajemy poczuć krew przeciwnikowi, żeby mógł nas właśnie dojść. No ale najważniejsze jest to, że gdzieś tam kontrolowaliśmy w jakimś tam stopniu, że w tą 4. bramkę strzeliliśmy praktycznie było już po meczu. No tak, całe szczęście, że w zasadzie na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. W zasadzie no, po tej bramce na 1-1 to tam czekaliśmy chyba 3 minuty na bramkę, reszta później na twoją, tą drugą bramkę, ledwie minutę.
Przygotowując się jeszcze do wywiadu z Tobą, znalazłem wypowiedź, w której powiedziałeś, że lubisz ciężką charówkę. Bodajże to było z czasu, kiedy występowałeś na Cyprze. Tam też doczytałem się, że Twoi koledzy z szatni częściej woleli spędzać czas na plaży z drinkiem, a ty właśnie, Tobie tego brakowało, dlatego zakończyłeś swoją przygodę tam. Powiedz, czy coś się zmieniło? Czy nadal jesteś tym samym Jankiem co wtedy? Czy już częściej wolisz sobie po leniuchować właśnie? Znaczy nie, to tutaj jeżeli chodzi o leniuchowanie, to nie ma takiej opcji. Tak jak tu wspomniałem wcześniej, że mam 7-letniego syna, który angażuje mnie w pełni tak naprawdę, moją żonę, więc cały czas jesteśmy w ruchu. Tylko to, że po prostu gdzieś tam no już nie spędzam tylu tak jakby godzin na treningu, po prostu skupiam się to, co mam zrobić w klubie. Gdzieś tam może to dziwnie zabrzmi, ale no nie uczestniczę aż tak bardzo w życiu poza tak jakby szatnią. Skupiam się tylko na rodzinie. Aha, rozumiem. Pytam też dlatego, bo rozmawiałem chwilę z trenerem Trzeciakiem i on nie ukrywa, że jest trenerem, który wymaga od zawodników, lubi dać im ciężkie zadanie, dać im popalić. On już dał to odczuć? Czy jak myślisz, czy dopiero od najgorszego możecie się spodziewać właśnie w styczniu? Znaczy nie, no już było widać, że po pierwszym tygodniu ciężka praca już była, ale przed nami podejrzewam, że w okresie przygotowawczym też będzie. No ale to niestety no, tak wygląda piłka, no, że po prostu żeby grać trzeba trenować, a żeby wygrywać to trzeba podwójnie trenować. Jaka właśnie jest różnica, bo sezon rozpoczęliśmy z trenerem Kowalskim na ławce, teraz jest trener Jacek Trzeciak. Jaka jest taka pierwsza różnica? Jest jakaś taka diametralna? Co jakby pojawiło się w szatni? Bo ja odczułem w jakimś stopniu, że jakby to nazwać, pojawiła się taka większa dyscyplina. Powiem tak, tutaj chcesz mnie pociągnąć za język, ale niestety ja nie oceniam tak jakby nie pracy o trenerów. Nie chcę, żebyś znalazł jakieś, wiesz, złe czy dobre, tylko przede wszystkim jaka jest różnica, nie? Nie, ale to naprawdę ciężkie pytanie i ja na to niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć. Gdzieś tam podsumowanie gdzieś tam będzie po jakimś tam czasie. Na razie skupmy się na najbliższych meczach i żeby tak jakby wyjść z tej strefy spadkowej, a potem gdzieś tam pewne rzeczy oceniać albo sprawdzać. W porządku. Obserwując jeszcze Twoją grę na boisku, można doszukać się takiego trochę cwaniactwa i boiskowej inteligencji, ale też trash-talkingu tak zwanego. Ty jesteś taką osobą, która zawsze lubiła sobie troszeczkę pogadać z rywalem i toczyć taką jeszcze osobną wojenkę na boisku? Znaczy nie, z tym to jest tak właśnie, że ja nigdy tak jakby pierwszy się nie odzywam, ale jak ktoś mnie sprowokuje, to bardzo lubię dać takiego pstryczka w nos i niestety niektórzy bramkarze powodują to, że gdzieś tam wydziela się, czy tam wyłania się we mnie jakaś taka druga osoba, że chcę tak jakby mu pokazać, no i z tego może właśnie jest to twoje pytanie. Aczkolwiek tak jak mówię, znaczy tak jak ty powiedziałeś, tak, już bazuję na doświadczeniu również. Kiedyś tego nie miałem. Teraz naprawdę mi to pomaga, więc czuję się w tym bardzo dobrze. Okej, okay. No i właśnie powiedziałeś, wspomniałeś o bramkarzu. Co zaszło między tobą a bramkarzem z Nicza Pruszku? To była taka dosyć śmieszna sytuacja, ponieważ tam jak sędzia zagwizdał dla nas karnego, to jeszcze tam była chwila czasu. Ja po prostu wziąłem piłkę i bramkarz cały czas mówił, że wie gdzie strzela, że mnie złapie. No to się tylko uśmiechnąłem, no i po prostu jak już bramka wpadła, no to mogłem tylko do niego podejść i spojrzeć mu w twarz. No właśnie tak widziałem, że trochę przed nim stałeś, zastanawiam się, czy tylko stałeś i mierzyłeś go wzrokiem, czy jeszcze jakaś tam była ekstra wymiana? Coś tam powiedziałem, ale już nie pamiętam co dokładnie. To był taki impuls po prostu. No. Tak jak mówię, no jak ktoś prowokuje, no to niestety no, taka sytuacja. Właśnie prowokacji docierają do ciebie głosy z trybun, jeszcze od kibiców, których niedawno mieliśmy na trybunach. Tutaj na Agricola 8, czy jak jesteś na boisku, to kompletnie tego nie słyszysz? Znaczy tutaj nie słyszę tego, aczkolwiek jeżeli w Chojnicach byłem, gdzie tam nie za bardzo
mnie lubili z tego względu, że byłem tak jakby lokalnym rywalem, no to słyszałem i było grubo i gęsto, no ale to tak jak mówię, no ja się koncentruję na meczu, na swojej pracy, ale nie powinno tak być, no ale no niestety tak czasami wygląda. Mm-hmm. Spoglądając jeszcze na twoje piłkarskie CV, no można się tam doszukać wielu bardzo znanych nazwisk w świecie polskiej piłki. I chciałem cię zapytać, jak oczami młodego zawodnika wyglądała tamtejsza Amika Wronki? To był sezon, sobie tylko pomogę, 2005-2006. I dla oglądających ten odcinek może tylko przypomnę, jakie to były między innymi nazwiska. Trener Maciej Skorża, Wasyl, Bieniuk, Cieżniak, Dudka, Kikut, Murawski, Wojtkowiak, Arkadiusz Bąk, Kryszałowicz, Arkadiusz Malarz. No tutaj tylko mogę powiedzieć jedno. Ja miałem 19 lat, dopiero wchodziłem w poważną piłkę i prawda jest taka, że w ataku miałem taką konkurencję jak Ryszałowicz, Dębiński, Micański, Gregorek. Mhm. Więc tak naprawdę byłem piątym czy szóstym napastnikiem i wtedy akurat jeszcze tak jakby na przekór wszystkiemu Amika Wronki łączyła się z Lechem Poznań. Więc jeszcze nie wiem, czy wtedy chyba Piotr Rejs do tego doszedł wszystkiego, czy coś takiego. No to już było tylu zawodników, że tak naprawdę no, musiałem sobie szukać miejsca gdzieś indziej. Mm-hmm. A podpatrywałeś od któregoś właśnie tych zawodników, co nieco? Któryś z nich ci tak naprawdę bardzo imponował umiejętnościami? Imponował mi na pewno Jacek Dębiński swoim spokojem i dlatego ja teraz wiem, bo on był w takim wieku jak ja chyba wtedy, to teraz jestem w stanie zrozumieć ten spokój w niektórych sytuacjach. No i również Paweł Kryszałowicz dużo rzeczy mi podpowiedział, żeby jak się ustawiać, w jaki sposób gdzieś tam czasami po cwaniacku. No i tak to właśnie wygląda, że gdzieś tam to doświadczenie, no niestety trzeba nabrać, z tym się człowiek nie urodzi. No tak, już to Paweł Kryszałowicz, no to uczestnik mundialu w Korei i Japonii, zresztą jak dobrze pamiętam, to strzelec bramki. Dobry. Nawet z jednych z tych meczów. No to chyba faktycznie robiło to na tobie wrażenie, że masz takiego kogoś w szatni? Jak najbardziej, no tak. No ja człowiek tak jakby znikąd, można powiedzieć szczerze, że no, gdzieś tam byłem zawsze z boku, ale no, podpatrywałem, brałem to po prostu za dobrą monetę. Mhm. Nie było tak, że się obrażałem, tylko ciężko pracowałem. Gdzieś tam może wielkiej kariery czy przygody nie zrobiłem, no ale zawsze gdzieś tam mogę powiedzieć, że byłem, grałem i coś tam osiągnąłem. A ktoś z tych piłkarzy okazał się takim po prostu człowiekiem, wziął cię pod skrzydło i pomagał ci wchodzić w te szatnie, czy byłeś takim, nie wiem, bardziej zawodnikiem na oboczu i traktowali cię jako brzydką nas chłopca do podawania piłek? Nie, tak powiem szczerze, że z mojego doświadczenia im lepszy piłkarz, tym bardziej normalniejsze. Nie wiem, z czego to wynika. Zawsze ci, co tak naprawdę osiągnęli i grali gdzieś tam wysoko, to pełna kultura i normalnie coś fajnego i tylko po prostu z takimi ludźmi trzymać i po prostu od nich się uczyć. Właśnie ktoś stosunkowo niedawno powiedział dosłownie identyczne słowa, które ty powiedziałeś, że im lepszy ktoś był piłkarsko, tym był normalniejszym człowiekiem. Między innymi właśnie chyba rozmawialiśmy o Wasilewskim z trenerem Trzeciakiem, tak mi się wydaje, ale to już tak na marginesie. Opowiedz nam jeszcze o swojej przygodzie w młodzieżowej reprezentacji polskiej, bo ja nie do końca jakby się doczytałem, doszukałem przeciwko komu zagrałeś, ale strzeliłeś bramkę. Czy to jest prawda? Tak, zgadza się. Pamiętam właśnie na starym stadionie jeszcze Legii. Tylko już nie pamiętam nawet z kim graliśmy. Ale zapomniałeś, z kim grałeś z Rzepki na piersi? Tak, no bo to było tak stosunkowo długo, znaczy dawno temu, tak, że już nie pamiętam, czy to było może, nie wiem, Łotwa, czy Finlandia, czy może Litwa, już nie pamiętam, ale zagrałem chyba w pierwszym meczu bramkę strzeliłem. A to były jakieś eliminacje, czy to był mecz towarzyski? To były chyba albo eliminacje do Mistrzostw Europy, bo potem pojechałem na eliminacje do Mistrzostw Europy chyba do Rumunii, jakoś tak to było. Ale nie jestem w stanie tego tak jakby sobie otworzyć w pamięci. A jesteś w stanie sobie otworzyć, kto właśnie cię przywitał w szatni, kto był wtedy trenerem reprezentacji? Wiem, że przez dłuższy czas był Dziekanowski, ale pamiętam, że w tym meczu chyba jeszcze Dziekanowskiego nie było, więc nie pamiętam. Nie. Ani, a z kim występowałeś na boisku chociaż?
A z kim występowałem? Dużo chłopaków było, ale nie pamiętam ich nazwisk, bo bardzo mało tak jakby z nich gra dzisiaj Zrobił w piłkę, tak, więc no paradoksalnie no, gdzieś tam byli wtedy wysoko, a teraz no niestety no, nie pamiętam nawet. Zapowiadając jeszcze ten wywiad z Tobą, poprosiłem kibiców i niektórych zawodników o pytania do Ciebie. Padło, wybrałem sobie dwa, bo wydaje mi się, że są najciekawsze, albo może po prostu najśmieszniejsze. Pierwsze z nich jest następujące. Jaki jest Twój ulubiony zestaw potreningowy? Podejrzewam, że te pytanie zadał Kacper Falon. Nie, to nie, nie on, nie. Aha, no ulubiony zestaw, aha, dobrze, już wiem. Znaczy ja ogólnie zawsze potreninguję ryż z tofu. Ale wiem, kto zadał to pytanie i kto by chciał i jakiej odpowiedzi oczekiwał, ale tego niestety no, nie mogę odpowiedzieć, bo to na pewno nie jest zestaw dla piłkarza. Okej, okay. To chociaż możesz zdradzić swój typ, kto zadał Ci to pytanie? To jest moja dwójka, która jeździ ze mną z Gdańska, czyli Bom i Sowiecki, tak? Filip. Konkretnie tak. Zadał to Oskar. Oskar, nie, to dokładnie, tak. Drugie pytanie. Jak strzelałeś bramki? To jaką piosenkę disco polo puszczał Ci Twój kolega z szatni? To jest taka śmieszna historia, ponieważ w Bytowie jak strzelałem bramki, to była taka przeróbka. Przeróbka. To padało Twoje imię. Chyba, no, Janek i umyj sobie loka czy coś takiego. No i to było takie śmieszne i dlatego właśnie mi to puszczali. I to jest za sprawą właśnie Seby Kamińskiego i Bartłomieja Poczobuta. I oni zawsze z tego kręcili sobie taką beczkę. I my wtedy też kręciliśmy sobie beczkę. Jak strzelę bramkę, to zawsze umyj sobie bloka. To tak wyglądało właśnie. Właśnie, opowiedzieliśmy o Twoim wieku w marcu czy w maju? W maju. W maju przyszłego roku. Skończysz 35 lat. Powiedz nam, czy masz już jakiś pomysł na życie po piłkarskiej karierze? Zrobiło się poważnie. Tak, no ja już tak jakby z żoną prowadzę pewien biznes, sprzedajemy biżuterię, więc gdzieś tam tak jak już myślałem o tym wcześniej, aczkolwiek no, czuję się na siłach, dbam o siebie, więc chciałbym po prostu pograć jak najdłużej. Dlatego też odszedłem z Chojnic, ponieważ ja szukałem gry, żeby grać, cały czas grać, no bo to sprawia mi przyjemność i strzelanie bramek, a nie tam jakieś osiedlenie na ławce i tylko pobieranie pensji. Po prostu, tak jak mówię, ja chciałem grać i tutaj zwietrzyłem tą szansę i myślę, że ją wykorzystałem. A były jeszcze jakieś zainteresowania z klubów nie drugiej, ale pierwszej ligi? Były, tylko że, tak jak mówię, cały czas już kręci się wszystko wokół niestety mojego syna Milana i już tak te wyjazdy to już nie jest tak jakby miał 22 lata i po prostu biorę się, pakuję, jadę, tylko no niestety trzeba wszystko przemyśleć za i przeciw i niestety no decyzja jest taka, żeby gdzieś tam troszkę bliżej tutaj z Gdańska, ponieważ no pochodzę z Gdańska, więc chciałbym się tutaj już osiąść. Czyli istnieje szansa, że być może nawet zakończysz karierę tutaj w domu. A życzyłbym sobie tego jak najbardziej. Jeżeli... Podoba Ci się tak swoją drogą? Tak, muszę powiedzieć, że jestem mile zaskoczony. Dobrze się tutaj czuję i przede wszystkim wiem, że teraz trener Trzeciak zrobi dobrą robotę i naprawdę wszystko wróci na właściwe tory. No też tak mi się wydaje, bo od momentu jego przyjścia naprawdę Wasza gra zaczyna wyglądać, zaczyna Ci punktować. Myślisz, że może, okej, okay, no wybiegnijmy chociaż trochę w przyszłość, może tak woza fantazji nas poniesie. Czy Olimpię stać na to, żeby doprowadzić się chociaż do okolic miejsca barażowego? Na koniec są. Oczywiście, że tak. Tylko, że no, to też się wiąże z tym, że jakieś no, transfery na pewno będzie trzeba poczynić, bo w podsumowaniu tego wszystkiego trzeba też wziąć pod uwagę, że Seba Kamiński robi tutaj ogromną robotę, bo jakby nie było, no wrzuca piłki praktycznie mi na głowę, ja tylko dostawiam i można powiedzieć nawet, że mnie trafia w głowę i ja strzelam. Kacper Falon oczywiście robi różnicę, teraz miał kontuzję, ale na pewno jak wróci to jeszcze pokaże swoje umiejętności. Nawet taki młody Filip Sobiecki właśnie, gdzie podnosi zawsze tą rywalizację w zespole, no i to jest tak naprawdę najważniejsze. No jeżeli ktoś chce się rozwijać, no to ta rywalizacja musi być. Być może spotkamy się znowu w
rundzie rewanżowej. Pewnie tematów do obgadania będzie trochę więcej. Ja Tobie dziękuję za rozmowę. Bardzo fajnie się rozmawiało. Mam nadzieję, że Wam także przyjemnie się tej rozmowy wysłuchiwało. Piszcie w komentarzach, kogo chcielibyście zobaczyć tutaj na miejscu Janka. Być może od razu, jakie macie do tej osoby pytania. No i cóż, ja życzę Wam powodzenia w środę. Ciężki mecz ze Skrą Częstochowa. Przygotowaliście się dzisiaj na sztucznym boisku. Sztucznej murawie, jutro też mamy na szóstej, więc zaskoczenia nie będzie, a jedynie to możemy sprawić niespodziankę. Też mam taką ogromną nadzieję. Dziękuję Państwu bardzo. Moim i Państwa gościem był Janusz Sertykowski. Dziękuję bardzo.